Śląsk Wrocław wygrywa w meczu przyjaźni z Lechią Gdańsk. Dość zdecydowanie mecz przyjaźni, ale tylko na trybunach, bo boisko zrobiło swoje. Śląsk w końcu pewnie i w dobrym stylu wygrywa na własnym boisku. I jest to trzecie zwycięstwo z rzędu i to jest taka pierwsza w tym sezonie seria piłkarzy Śląska, gdzie wygrywają te trzy spotkania bez żadnej straty punktu po drodze. Na tak przekonujące zwycięstwo czekaliśmy w zasadzie od meczu z Pogonią Szczecin jeszcze na jesieni, kiedy Śląsk wygrał zdecydowanie 3-0. A tutaj w tym meczu naprawdę trzeba powiedzieć, że nie brakowało niczego, bo był polot w grze ofensywnej, dużo sytuacji stworzonych, wygrana właśnie więcej niż jedną bramką, co się bardzo dawno Śląskowi nie zdarzyło. Właśnie też chyba trzeci raz w tym sezonie. Od wspomnianego meczu z Pogonią, także naprawdę dzisiaj bardzo pozytywny wieczór we Wrocławiu. Pozytywny też dla Marcina Robaka. Marcin Robak strzelił swoją ostatnią bramkę w Ekstraklasie. No i elitarne grono stu otworzyło się przed nim tutaj we Wrocławiu, więc to też jest na pewno taki pozytywny impuls dla całego zespołu i czemu by nie powalczyć o kolejną serię zwycięstw w następnych spotkaniach. Generalnie gra wszystkich zawodników ofensywnych to jest pozytywny impuls dla Śląska Wrocław, ponieważ dzisiaj w ofensywie nie mieliśmy słabych punktów. Chrapek bardzo fajnie współpracował z Pichem, który dochodził do dużej ilości sytuacji. Kosecki był najlepszy na boisku, a Robak zrobił to, co do niego należy, czyli pewnie wykorzystał rzut karny, stworzył też kilka sytuacji dla kolegów, grał dzisiaj naprawdę bardzo zespołowo. O Marcinie Robaku już powiedzieliśmy. Robert Pich, bo to jest zawodnik, o którym dużo mówiliśmy i w wcześniejszych vlogach i w podcaście poświęconym Śląskowi. Do tej pory nie była runda Roberta Picha, bardzo słabe występy, no a dzisiaj no to ręce momentami same składały się do klasy. No gdyby on tą piłkę z dystansu, którą uderzył po spodaniu w pierwszej połowie, no poprzeczka, no to byłaby bramka Stadiony Świata. Mocny kandydat do bramki sezonu mógł tutaj paść. Nawet całej akcji, bo to było to podanie piętką Robaka, ładne wystawienie piłki do Picha, no i tam niewiele zabrakło, żeby faktycznie ta piłka wpadła. Dokładnie. Pierwszy mecz Roberta Picha na tak dobrym poziomie. Mam nadzieję, że to jest przełamanie, szkoda tylko, że sezon już dobiega do końca i tak naprawdę nie wiadomo, czy ten zawodnik podtrzyma to w następnym sezonie, ale myślę, że akurat on jest takim zawodnikiem, że po prostu potrzebował już odpoczynku i w następnym sezonie to będzie raczej ten Pich, którego oglądaliśmy dzisiaj, a nie w poprzednich spotkaniach na wiosnę. Mówiliśmy o Marcinie Rybaku, mówiliśmy o Robercie Pichu, no i dzisiaj nie może zabraknąć pochwał pod stroną Kuby Koseckiego. To jest ten Kuba Kosecki, o którym parę tygodni temu mówił trener Pawłowski, że to właśnie takiego Kubę Koseckiego on potrzebuje w Śląsku. Pewne dwie bramki, pewna gra, jeden na jedyne pojedynki. No, taki Kuba Kosecki to jest duże wzmocnienie dla Śląska Wrocław. Tak, akurat na tej pozycji Śląsk ma naprawdę dobrych zawodników i nie wydaje się, aby tutaj były potrzebne jakieś wzmocnienia, tak jak na przykład w linii defensywnej. Także teraz fajnie, że ci zawodnicy już znaleźli język wspólny ze sobą, z trenerem Pawłowskim i nic, tylko budować drużynę na następny sezon. Wywołałeś naturalnie trenera Pawłowskiego, ja jeszcze wywołam trenera Stokowca. Zobaczcie, co obaj szkoleniowcy powiedzieli po meczu na pomeczowej konferencji prasowej. No cóż, na pewno bardzo bolesna porażka dla nas, bardzo ważna i stawiająca nas w mocno niekomfortowej sytuacji, ale trochę na własne życzenie. Myślę, że Śląsk dzisiaj nas wypunktował, był konkretny i mimo, że wymienił około 180 podań, to a my 400, to jednak no nie potrafiliśmy być tak konkretni jak Śląsk i przegraliśmy to spotkanie. Myślę, że no wiele mógłbym powiedzieć po tym spotkaniu, ale myślę, że ten czas, który się zbliża, jest tak ważny dla nas, że te uwagi zostawię sobie do szatni i zdaję sobie sprawę z tego jeszcze po analizie, jak ważne to było spotkanie i nie chcę się usprawiedliwiać tym, że trzech naszych defensorów dzisiaj nie grało i zbyt łatwo traciliśmy bramki, natomiast mówię, co z tą porażką zrobimy i jak na nią odpowiemy, to jest myślę podstawowe pytanie i myślę, że gramy już w piątek i do tego meczu się szykujemy. Początek meczu troszeczkę niepewnie, lepiej Lechia operowała piłkę, później uważam troszeczkę zmieniliśmy, bo zagraliśmy na kontrę, czyli mieliśmy dużo miejsca przy naszych szybkich zawodnikach,
myślę, przepiękne bramki. W drugiej połowie raczej poszliśmy w średni i niski pressing, żeby znowu mieć okazję do kontry, bo Lechia powinna nas atakować i myślę, mieliśmy szansę podwyższyć, gdzie chyba Robert przestrzelił nad poprzeczką z metra. Ja się bardzo cieszę, 3 bramki, stworzyliśmy dobre widowisko. To, co sobie zakładamy, czyli walkę o górną część tabeli, to, co mówiliśmy już od kilku meczy, nie patrzeć na dół, a do góry. I tak samo dzisiaj przed meczem mówiłem zespołowi, że nadszedł czas, żeby też troszeczkę zrobić widowiska, żeby troszeczkę zagrać odważniej. Było też parę fajnych kombinacji, gdzie ta poprzeczka na początku mecza po kombinacji chrapka z pichem. Także myślę, że rozwijamy się dalej. To nie jest kres naszych możliwości, bo uważam, ten zespół stać jeszcze na lepszą grę, ale krok po kroku i myślę, że ogólnie wszyscy są zadowoleni, bo widziałem też widzowie, fani, również mówiłem, że czas też troszeczkę przeprosić fanów za to, co się działo w tym sezonie i myślę, to była bardzo dobra odpowiedź, pewne zwycięstwo i oby tak dalej. Tak jak powiedział ten Sokowiec, to Lechia miała przewagę w posiadaniu piłki i w ilości podań, ale to Śląsk był konkretny. Ten profesor też podkreślał, że w drugiej połowie troszeczkę się cofnęli, ten pressing był mniej agresywny i troszkę głębszy. No i to stwarzało okazję, a jak te skrzydła już mówiliśmy wcześniej, dobrze funkcjonowały. I to jest chyba to, taki ten styl Śląska chcemy chyba oglądać, prawda? Jasne, tutaj mimo tego, że Lechia też miała swoje sytuacje do strzelenia kolejnych bramek, to nie ulega wątpliwości, że Śląsk był dzisiaj zdecydowanie lepszą drużyną. Przyznał to też trener Stokowiec i trzeba powiedzieć, że zasłużenie wygrali. Natomiast jeśli chodzi o jakby przebieg tego spotkania, no to wiadomo, że Śląsk generalnie prowadzony przez trenera Pawłowskiego, przy prowadzeniu on raczej się cofa. To nie jest... Oddaje inicjatywę i kontruje. Oddaje inicjatywę, tak. To nie jest jakby dobijanie przeciwnika, cały czas granie wysokim pressingiem. Też wspomniał trener, że on wtedy zarządził właśnie niski i średni pressing. Chciał po prostu czekać na kontrataki. Dalej zdarzają się, jak pokażą Śląska, błędy w koncentracji, bo tak to chyba trzeba tłumaczyć. Straty w środku pola, dziury w niektórych segmentach, tego fragmentach boiska. No i momentami też brak kuracji, na szczęście już w bardzo małym stopniu, ale dalej to jest jednak jeszcze to, co tą grę Śląską troszeczkę hamuje. Tak jak można było w zasadzie nie mieć pretensji żadnych do gry ofensywnej Śląska, to trzeba powiedzieć, że w obronie są jeszcze sporo mankamentów do poprawy. Dzisiaj może nie były one aż tak bardzo widoczne. Na przykład paradoksem tego spotkania jest to, że Tarasow zagrał lepiej niż Piotr Celeban, co w tym sezonie należy naprawdę do rzadkości. Także to też plus. No i miejmy nadzieję, że Łotysz będzie potrafił na tym występie jakby zbudować lepszą dyspozycję na przyszłość. Dokładnie, miejmy nadzieję, że utrzyma tą formę, ale to też ta stała formacja już obronna, czyli jednak Celeban, Tarasow na boku, Dankowski, Cholewia, który też zaliczył dobry występ poza paroma błędami, ale to jest zawodnik ofensywny, więc te błędy w defensywie mogą mu się przytrafiać. Na szczęście nie są one jakieś katastrofalne, ale to wszystko daje w ofensywie, bo w pierwszej połowie kilka takich wysokich pressingów w jego wykonaniu i dobre dośrodkowania, w których zabrakło trochę szczęścia, żeby ta blanka z tego padła, na pewno na plus. Nie, no Cholewiak jest świetnym wzmocnieniem Śląska Wrocław. On, tak jak mówisz, zdarzają mu się błędy w ustawieniu, ale on je nadrabia zdecydowaniem, agresją i zaangażowaniem, także akurat do niego nie można mieć wątpliwości. Ja osobiście wolę obrońcę, który lepiej spisuje się w grze ofensywnej, bo to jednak w dalszej perspektywie więcej da zespołowi. Nie może być też tylko pozytywnie. Na pewno dzisiaj na minus występ sędziego Gila. 8 żółtych kartek, z czego przynajmniej połowa, jak nie więcej, kompletnie niepotrzebnych. Tym bardziej, że to spotkanie nie było jakimś strasznie brudnym i nieczystym spotkaniem. Tak, tutaj nie było złośliwości ani nadmiernej agresji, także tak doświadczony arbiter jak międzynarodowy jak sędzia Gil, no powinien sobie troszeczkę jednak inaczej to spotkanie ustawić.
moim zdaniem zbyt pochopnie wyciągnął przynajmniej połowę tych kartek, które pokazał, a z drugiej strony też gwizdał bardzo aptekarsko, także no akurat sędzia nie był dzisiaj dobrym aktorem tego widowiska. Na szczęście w drugiej połowie ten karny w końcu nie podyktowany, bo to też byłaby taka pieczątka na jakości dzisiejszego występu sędziego Gila. Może tyle o arbitrze. Przed nami teraz dwa mecze w dość krótkim odstępie czasu. Najpierw Cracovia na wyjeździe w piątek, następnie u siebie we wtorek Pogoń Szczecin. Jak ty zapatrujesz się na te mecze? Cracovia ciężko powiedzieć, ponieważ trener Probierz też będzie troszeczkę mieszał przy składzie, co już pokazał w ten weekend. I raz to wychodzi, raz to nie wychodzi. Więc ciężko powiedzieć, co to przyniesie Śląskowi Wrocław. Natomiast mecz z Pogonią, no myślę, że Pogoń jest taką drużyną, z którą fajnie się gra u siebie, bo oni niezależnie czy grają na wyjeździe, czy u siebie w Szczecinie, to raczej chcą atakować i dominować nad przeciwnikiem. A moim zdaniem Śląskowi akurat tacy przeciwnicy tutaj we Wrocławiu na Stadionie Miejskim leżą. Tym bardziej żądza rewanżu za spotkanie z końcówki rundy zasadniczej, gdzie Śląsk no, w katastrofalnym stylu ten mecz przegrał. A gdybyś miał obstawić te dwa mecze, 6 punktów, czy raczej 4 punkty, to jest taki plan optimum dla... 6 punktów, chyba te 3 zwycięstwa z rzędu nas rozpieściły za bardzo, także myślę, że 4 punkty to byłoby... Optymalne. Optimum, natomiast na 3 też bym się nie obrażał. To tyle dzisiaj ze strony Wrocław. Śląsk wygrywa, przypomnijmy, 3-1 po 2 bramkach Kuby Kosackiego i setnej bramce w Ekstraklasie Marcina Robaka. My widzimy się po meczu z Pogonią Szczecin 8 maja. Dziękuję bardzo.